Na zakończenie o tym, że wirtualne mecze mogą przynieść realne korzyści, projekt KS Koronawirus opiera się na internetowej relacji, a najważniejsi są w nim nie rywale, a kibice i sympatycy. Szczegóły w materiale Aleksandry Radzikowskiej. Projekt KS Koronawirus to w skrócie platforma sprzedaży biletów na wirtualne pojedynki. Przeciwnikiem każdego klubu, który dołączy do akcji, jest wspomniany KS Koronawirus. Gra toczy się jednak nie o zwycięstwo, a wsparcie finansowe. Bilet kosztuje 20 zł. 80% ze sprzedaży trafia do klubów, po 10 na wsparcie Polskiej Służby Zdrowia i obsługę platformy. Kibice bardzo często chcą, mają takie życzenie, pragnienie, żeby w życiu klubu uczestniczyć jakoś intensywniej, bardziej niż tylko poprzez pojawianie się na trybunach w trakcie meczu. I chcieliśmy naszym kibicom takie narzędzie dać. Mogą realnie wesprzeć klub. Te wirtualne mecze będą rozgrywane do końca pandemii. Na początku akcja dedykowana była małym ośrodkom piłkarskim, ale szybko dołączyli do niej przedstawiciele innych dyscyplin. Na udział zdecydowały się m.in. 3 regionalne kluby: KH Energa Toruń i 2 piłkarskie: Unia Gniewkowo oraz Cyklon Kończewice. W trakcie akcji łącznie sprzedano już blisko 24 tysiące tych biletów, tak, jeżeli chodzi o wszystkie kluby. W tej chwili 86 klubów, stowarzyszeń, ośrodków szkoleniowych z całej Polski zgłosiło się do tego projektu. Inicjatorem i operatorem akcji jest Kabel Kraków. Wszystkie informacje, w tym formularze zgłoszeniowe, znajdują się na stronie www.kskoronawirus.pl.